No witam. Chciałem dzisiaj przestrzec właśnie niektórych użytkowników, że jeżeli kupią właśnie zasilacz o ładowarkę 100-watową czy ponad 100 W z funkcją Power Delivery, która ma wszystkie właśnie wymagane w Power Delivery napięcia podczas na wyjściu, gdy się ładuje jakieś urządzenia, prawda, zewnętrzne, ma tutaj USB A i USB C 2. Dwa sztuki, o to chodzi, że dwie sztuki. I jeżeli na przykład urządzenie, które ładujemy, ma też tą funkcję Power Delivery, tak jak tutaj na przykład Lenovo ThinkPad, a dziwne, bo w tym samym czasie produkowany Microsoftu Surface Go 1824 po prostu nie ma tej funkcji, ale tego nigdzie to nie jest opisane. I można po prostu zniszczyć urządzenie, zniszczyć, wysadzić baterię. Jeżeli się dłużej zostawi, to po prostu, bo podczas ładowania zamiast 15 V, które wyczytałem tam głęboko, musiałem szukać, żeby to znaleźć, zamiast 15 V dostaje aż 20 V. Się po prostu te urządzenia ze sobą nie dogadują. Tutaj proszę bardzo, włączam w Lenovo do USB-C, tak, i się dogaduje tutaj już na 20 V, tak jak powinno być tam w tej chwili 1,19 A, natomiast z 20 V jest, prawda, napięcie. Jest w tej chwili właśnie na USB-C podłączone. Mogę też wykorzystać gniazdko tutaj zasilacza oryginalnego, tego Lenovo, i tylko wtedy muszę zastosować taką przejścióweczkę. I wtedy, gdy podłączam do tej przejściówki, tak, i na zasilanie, to też się dogaduje, jak widać, zaraz będzie. O, za lekko wcisnąłem. O, już jest, już się dogadał. Za lekko wcisnąłem, że tutaj gniazdko jest. W tej chwili na gniazdku zasilania z tą przejścióweczką i też się dogaduje elegancko na te 20 V. Natomiast zobaczcie w Surface Microsoftu. To jest to ustrojstwo. Gdy podłączę bezpośrednio pod USB-C, to się niestety nie dogaduje właściwie, bo powinien mieć 15 V maksymalnie, a on tutaj ma 20 V. Teraz włączę, dobra. I zobaczcie, ma już 20 V. To jest stanowczo za wysoko na to urządzenie. Może właśnie doprowadzić do uszkodzenia baterii. Już ona tak się widać grzeje tam, jak nawet dotknę. No i różne tutaj funkcje źle działają, bo na przykład jak zaraz uśpię go i z powrotem zobaczę, nie, on tutaj nie będzie żądał pewnie kodu, nie, ale jak wyłączę, nie zawsze to co to jest, ale już widzę, że coś tam, a już nie, dobra, jakoś może zadziała, zamykanie, czekamy chwilkę. Teraz jak go włączę. Dobra, jeszcze się nie chce włączyć. Chwilkę jeszcze doczekamy. Może już. Dobra, już się włącza. Chodzi o to, że nawet nie da się wpisać czasami kod. PIN do logowania systemu. Zaraz zobaczymy, czy tym razem się uda, czy się nie uda. Ale to dlatego właśnie, że jest za wysokie napięcie. Niewłaściwe dla tego tabletu. Powinno być, jak mówiłem, 15 V, a nie 20. Dobra. No, już są tu kłopoty w ogóle. Dobra, pojawiło się i zobaczymy. Dobrze, jakoś tym razem wpisało. Ale nie zawsze właśnie wpisuje PIN. Bo napięcie jeszcze nie doszedł, bo ma 1,7 A, to czyli jest jeszcze bateria częściowo rozładowana. Jak ona już dojdzie tam do takiego napięcia,
i właściwego i będzie przeładowywana tym wysokim napięciem ładowarki, to właśnie wtedy zgłupieje. Zaraz jeszcze raz zobaczymy. Blokuj, uśpi, zamknij. No, uruchom, no nie ma nawet tutaj, wyloguj. Dobra, jeszcze raz. O, zrobimy, uruchom ponownie. Kurczę, szkoda mi w tej chwili tego tabletu, bo zasuwa cały czas te 20 voltów. No i do tego właśnie, żeby pominąć ten problem, nie możemy ładować z gniazda USB-C, ale jeżeli mamy właśnie przewód USB-C i tą ładowarkę, która ma wyjście też z USB-C, to stosujemy taką przejścióweczkę na gniazdo ładowania Surface'a oryginalną i ona właśnie tutaj ma wejście USB i to urządzonko, ten adapter ma tą funkcję Power Delivery i wtedy się dogaduje elegancko na te 15 V z tą ładowarką. Zaraz zobaczymy jak teraz, czy się uda pokazać ten błąd tego wpisania. No już widzę to, ale ja wpisuję teraz. Dobra, to nieistotne. Potem przestanie wpisywać. Ale teraz pokażę właśnie, że jak podłączę tą przejścióweczkę i włączę do laptopa, do tabletu. O. To już się dogaduje, jak widać, na 15, na właściwe 15 V. Tak. I wszystko działa tak, jak trzeba. Także uważajcie właśnie, że na urządzenia, czy jeżeli podłączacie bezpośrednio ładowarkę do USB-C, to zwróćcie uwagę, czy urządzenie na pewno posiada funkcję Power Delivery. Chociaż tego no, nie wiem, jak się dowiecie, bo mówię tutaj nawet na Microsoft Community. Pytałem, sprawdzałem wszędzie i nawet tutaj sam ten tablet ma przecież taki programik. Gdzie to jest tutaj tylko? O, tutaj. I są te wyjaśnione wszystkie te sprawy USB-C, ale nie ma nic na temat tego właśnie Power Delivery. On ma tutaj właśnie pomoc, wsparcie, bo zaraz tutaj się rozwiną te inne urządzenia, te wiadomości. Aktualizacje, sprawdź, uzyskaj pomoc dotyczącą Twojego. No to są tutaj różne te pliki pomocy, natomiast nic nie ma na temat tego Power Delivery. Naprawdę mało, że nie zniszczyłem urządzenia, zanim się doczytałem gdziekolwiek, że właśnie ten Surface też nie ma powiedzianego jasno, że on nie ma tego systemu. Tylko wyczytałem gdzieś, że maksymalne napięcie, które może być przez USB-C podawane podczas ładowania, to może być 15 V, a on daje 20 V. Jeszcze raz właśnie już to kolejny raz podkreślam. Także można zarżnąć, uszkodzić, jeżeli prawda dłuższy czas zacznę ładować tymi 20 V, to bateria spuchnie, ekran się odklei, dlatego że bateria naprze na tego i może uszkodzić całkowicie tablet i baterię. I to tyle na ten temat. Dziękuję za uwagę.